Cześć, witam Cię w kolejnym odcinku poświęconym trendowi DeFi, trendowi Decentralized Finance. W tym odcinku chciałbym omówić i przedstawić trochę takie, moim zdaniem, jeszcze nietypowe i niepopularne zastosowanie NFT, czyli Non-Fungible Tokens, właśnie w trendzie DeFi. Podyskutować trochę, w którą stronę to może iść i jak obecnie to wygląda. Także zapraszam Cię do wysłuchania i do obejrzenia tego odcinka. Przede wszystkim należałoby tutaj zacząć, i tak też postąpię, od omówienia różnic pomiędzy fungible tokens i non-fungible tokens. Przede wszystkim te dwie kategorie odwzorowują nie tylko token na blockchainie, ale też różne inne asety, zasoby w świecie, powiedzmy, poza tym wirtualnym, cyfrowym. Także krótko omawiając, na czym ta różnica polega. Fungible tokens, podobnie jak zresztą na przykład pieniądze, są wymienne między sobą. To znaczy, że ja, mając monetę o wartości 1 złotego i ty, mając również monetę o wartości 1 złotego, możemy te dwie monety między sobą wymienić i tak naprawdę żadna ze stron tutaj nie straci. Oczywiście pod warunkiem, że te monety są, nie są sfałszowane i pochodzą od prawowitego wydawcy tych monet. Natomiast jeśli chodzi tutaj o non-fungible tokens, czy ogólnie o tego typu elementy non-fungible, są to elementy unikalne, elementy, które nie są wymienialne. To znaczy, w momencie, kiedy ja na przykład wykonam jakąś, powiedzmy, rzeźbę, a ty namalujesz jakiś obraz, ciężko tak naprawdę będzie między sobą to wymienić, ponieważ są to dwa zupełnie unikalne obiekty. I tak samo właśnie, jeśli chodzi o elementy typu fungible tokens, fungible, tak naprawdę one są podzielne na mniejsze części przeważnie. Możemy tą przysłowiową, wspomnianą wcześniej złotówkę podzielić na właśnie monety 10 czy 20 groszowe. Natomiast elementu typu non-fungible nie możemy podzielić, czy też nie możemy go rozmienić. I tak, żeby to wszystko móc umieścić na blockchainie, żeby to miało dla nas cyfrową wartość niepodważalną, należałoby określić jakiś standard, którego zastosowanie umożliwi właśnie przechowywanie tego typu elementów w świecie cyfrowym, w świecie właśnie projektów opartych o blockchain. I tak naprawdę mamy tutaj, choćby zawężając jedynie te rozważania do protokołu Ethereum, mamy tutaj znany chyba wszystkim standard tokenów ERC20. Są to takie, przedstawicielami tego są na przykład projekty OmiseGo, czy też na przykład ZeroX. I mamy standardy ERC721, który właśnie odpowiada za tworzenie, jest takim interfejsem umożliwiającym tworzenie tokenów typu non-fungible, czyli takich unikalnych. Dodatkowo jest również jeszcze standard ERC1155, który na protokole Ethereum umożliwia tworzenie właśnie tokenów typu fungible i typu non-fungible. Także tutaj to słowo wstępu, mam nadzieję, że pozwoliło Ci dokładnie zrozumieć różnicę pomiędzy właśnie fungible a non-fungible. Jeśli nie, to proszę o komentarz z konkretnym pytaniem. Będę starał się tutaj, jak zwykle, to dokładnie jeszcze uściślić. I podobnie, jeśli w świecie DeFi mieliśmy stronę DeFi Pools, tak tutaj, jeśli chodzi o tokeny non-fungible, mamy stronę non-fungible.com, na której listowane są projekty, które właśnie charakteryzują się przede wszystkim zastosowaniem tokenów non-fungible w postaci różnego rodzaju wirtualnych dóbr możliwych do użycia na tych poszczególnych platformach. Tutaj obecnie największym jest projekt Decentraland, również znany kolejny GATS Unchained,
CryptoWoxels, CryptoKitties, słynne, które spowodowało, przypomnę tylko, spowolnienie w dużym stopniu całego protokołu Ethereum. Każdy z tych tutaj projektów oczywiście wymagałby oddzielnego omówienia. Nie jest to tematem tego odcinka. Tutaj w tym temacie, w tym odcinku chciałbym po prostu pokazać możliwe zastosowanie NFT w trendzie DeFi. Według mnie cały ten właśnie, można to nazwać już trendem NFT, całemu temu trendowi należałoby poświęcić oddzielną serię. Także dajcie znać w komentarzach, czy tego typu filmy będą dla Ciebie, będą dla Was interesujące, gdyż myślę, że w tym bardzo dużo się dzieje, biorąc pod uwagę rozrost całego sektora gamingowego. Jest tu naprawdę dużo do komentowania i dużo do śledzenia. Parę przykładowych projektów, które wykorzystują NFT, poza tymi wspomnianymi na stronie właśnie nonfungible.com, typowo takich serwisów związanych z grami, to na przykład projekt Wax, który umożliwia między innymi handlowanie, wymianę poprzez swego rodzaju giełdę właśnie elementami zgodnymi ze standardem NFT, czy też projekt Nimiq, który również tutaj duży kładzie nacisk na właśnie NFT, na non-fungible tokens. Omawiany już przeze mnie wcześniej protokół Ethereum i przypomnę tutaj trzy standardy: ERC20, ERC721 czy ERC1155 oraz masa projektów, które właśnie na ten moment wykorzystuje protokół Ethereum do uruchamiania swoich projektów, które opierają swoją funkcjonalność właśnie na NFT. Dodatkowo warto tutaj odnotować projekt Algorand, projekt w obecnej, najnowszej wersji 2.0, który również, wychodząc naprzeciw trendowi DeFi, o czym wspomina Andrzej na swoim kanale Dzienna Dawka Dyskomfortu. Tutaj, co ciekawe, Algorand również przygotował się tak naprawdę już do tworzenia tokenów zarówno fungible, jak i non-fungible. To jest bardzo ciekawe i to jest bardzo, bardzo istotne właśnie w trendzie DeFi, z tego względu, że mając tego rodzaju dobra cyfrowe aktywa, można na przykład odwzorowywać je na blockchainie. Wyobraźmy sobie, że mamy coś unikalnego, mamy jakieś dzieło sztuki i chcemy w przyszłości mieć na przykład również cyfrowe potwierdzenie posiadania takiego dobra. Również możemy to za pomocą właśnie standardów NFT odwzorować na blockchainie. Co ciekawe, cały trend NFT, bazując również na DeFi, idzie w tą stronę, że tego typu cyfrowe dobra czy cyfrowe odwzorowanie fizycznych dóbr może być swego rodzaju zabezpieczeniem na pożyczki, które klienci mogą pobierać poprzez konkretne serwisy. Tych serwisów też już obecnie jest parę, między innymi Rocket. Niestety tutaj w tym odcinku nie będę się na nich skupiał. To jest materiał oczywiście na kolejne inne przemyślenia. Natomiast są serwisy, które umożliwiają właśnie tworzenie zabezpieczeń w postaci właśnie odwzorowanych cyfrowych dóbr czy odwzorowanych dóbr rzeczywistych poprzez cyfrowy jego odpowiednik zgodny z NFT. I tutaj tak naprawdę ten właśnie standard NFT może być według mnie swego rodzaju pomostem pomiędzy tą unikalnością rzeczywistych obiektów a zastosowaniem w cyfrowym świecie zdecentralizowanym, opartym o blockchain. Dlatego myślę, że warto również gdzieś z tyłu głowy mieć to i w wolnym czasie śledzić tą korelację pomiędzy właśnie NFT a DeFi-em, gdyż to jest coś, co według mnie naprawdę wzrośnie na znaczeniu. Dodatkowo warto mieć też na uwadze to, że rynek gamingowy, rynek związany z grami cały czas się rozrasta, jego market cap, jego kapitalizacja również powinna być
coraz większa. Dodatkowo warto zaznaczyć swego rodzaju możliwości, jakie daje DeFi w oparciu o NFT, choćby na takiej platformie jak Decentraland, gdzie właśnie wytworzenie tego typu dóbr przynosi wymierne korzyści. Także w tym momencie to już wszystko. Dziękuję za Twój poświęcony czas. Proszę o informacje w komentarzach, czy dalej powinienem rozwijać temat NFT oraz co w trendzie DeFi również dla Ciebie jest interesujące. Dziękuję, cześć.